Marzena jest bardzo fajną osobą, którą myślę, że wszyscy bardzo cenili za jej poczucie humoru, za jej profesjonalizm i tak dalej, więc zaskoczenie wielkie. Wszyscy wiemy, że z rodziny Pytania na Śniadanie odeszła Marzena Rogalska, co było dużym zaskoczeniem. Ty się tego spodziewałaś? Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. W Pytaniu też jest tak i myślę, że warto to podkreślić, że mimo tego, że my jesteśmy taką jedną rodziną, jeśli chodzi o prowadzących, my nie mamy ze sobą za dużo kontaktu, ponieważ my, jak jedna pracuje, to druga nie pracuje i tak dalej. Natomiast Marzena jest bardzo fajną osobą, którą myślę, że wszyscy bardzo cenili za jej poczucie humoru, za jej profesjonalizm i tak dalej, więc zaskoczenie wielkie. Będzie ci jej brakować? Mi brakuje wszystkich. Jak ja kogoś poznam i polubię, to zawsze mi brakuje tej osoby. Ale na szczęście jest tak, że gdzieś w tym świecie show biznesu się wszyscy gdzieś tam mijamy, gdzieś tam widujemy, więc mam nadzieję, że wszyscy się nie raz jeszcze w ogóle będziemy widywać. Widzieliśmy też, że Marzenę Rogalską zastąpiła Izabela Krzan. Czy ty oglądałaś ten odcinek? Jak uważasz, że jak ona sobie poradziła w tej roli? Oglądałam odrobinkę. Moim zdaniem poradziła sobie fantastycznie. Naprawdę naturalnie wyszła i tak, mimo tego, że potem mi mówiła, że bardzo się stresowała, nie było widać w ogóle tego stresu, więc ja życzę każdemu jak najlepiej i nie chcę, żeby tak zabrzmiało to, że jestem taką, nie wiem, idą, nudną i tak dalej, ale ja naprawdę życzę każdemu wszystkiego dobrego, bo wszystkie te osoby, z którymi mam szczęście pracować, są bardzo wartościowe i myślę, że jest miejsce dla każdego. Myślisz, że Iza zagości faktycznie w tym programie na dłużej, że zagrzeje miejsce u boku Tomka Kamela? Wiesz co, trudno mi tutaj samej wyobrażać sobie nawet takie różne rzeczy. Ja jej na pewno, jeśli tego chcę, to jej tego życzę, o tak powiem. A myślę, że to jest fajna rodzina, do której zawsze miło jest gdzieś tam przynależeć. Ida, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wyczerpałyśmy chyba tematy. Myślę, że jak na razie to pewnie tak.